Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku porozmawiamy sobie o podsumowaniu meczu Polska kontra Węgry. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę, nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym nietypowym odcinku porozmawiamy sobie o podsumowaniu meczu Polska kontra Węgry. Także zapraszam do oglądania. Mecz Polska kontra Węgry odbył się 25 marca 2021 roku o godzinie 20:45. Już na początku pierwszej połowy Węgrzy strzelili bramkę na 1-0 i do przerwy Polska przegrywała 1-0 z Węgrami, niestety. W drugiej połowie meczu Węgrzy strzelili drugą bramkę i Polska już przegrywała 2-0. W 59 minucie, czyli w drugiej połowie już, trener reprezentacji Polski Paulo Sousa wpuścił na boisko dwóch rezerwowych, Krzysztofa Piątka i Kamila Liźwiaka. I w 61 minucie obaj strzelili po jednej bramce i było już na tablicy wyników 2-2. W 78 minucie znowu Węgrzy strzelili bramkę na 3-2 i pod koniec meczu w 83 minucie dla reprezentacji Polski strzelił bramkę na 3-3 Robert Lewandowski. I tym samym Polska z Węgrami zrealizowała 3-3. Tak. Więc to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka na moim kanale. Na razie!